żeby sprawdzić stan oleju w tym pojeździe. Mechanicznie, że tak powiem, sprawdzić stan oleju. Muszę podnieść kabinę w górę. Żeby podnieść kabinę w górę, najpierw trzeba wszystko stąd, co tu jest, pozbierać. Taki bilecik może bez problemu wpaść w taki otwór. Taka butla, lecąc z takiej wysokości, może rozbić bez problemu szybę. Wszystko trzeba wysprawdzać w schowkach, czy tam nie ma przypadkiem otwartego na przykład słoika jakiegoś w lodówce, czy tam też nie ma czegoś otwartego, bo dokręcać. Dobra. Tam na górze, na łóżku też trzeba wszystko wyzbierać, co ciężkie. Ubranie raczej nie powinno, nawet gdyby spadło, to nie powinno rozbić szyby. Wszystko trzeba stąd pozbierać. Dobra. W tym pojedzie akurat, żeby podnieść kabinę. Najpierw trzeba ten przycisk tutaj wcisnąć. Tu się pojawia informacja na wyświetlaczu, że można podnosić kabinę. Tu jest, są przyciski w górę i w dół. Bardzo często w innych modelach ciężarówek mechanizm podnoszenia jest tam w stopniu, przeważnie prawym. Trzeba po prostu dopasować odpowiedni klucz i machać. To wystarczy trzymać. No, tak wygląda mniej więcej silnik. No. No, miarka oleju tutaj jest. Tutaj chyba jedyna ciężarówka, która posiada odpalanie pojazdu, motoru poza kabiną. No. Z drugiej strony jeszcze pójdę. Tu trzeba uważać. Z drugiej strony tak. No, ogólnie tam.
oleju jest połowa, dokładna połowa. Nie będzie pewnie widać. Świeży olej, bo nowa ciężarówka. Jest jeszcze nie ciemny. Dobra. Ze składaniem to normalnie.